domie staramy się poszczególne segmenty rynku tutaj przyjmować, żeby nie tworzyć tego typu dyskomfortu dla któregokolwiek z gości. Porozmawiajmy proszę teraz na temat otoczenia konkurencyjnego, na temat nowych inwestycji. Co się dzieje tutaj w Międzyzdrojach i w najbliższej okolicy? Jak pan to ocenia? Czy jest miejsce na nowe inwestycje, na nowe obiekty? Jakiego rodzaju obiekty się budują teraz, powstają? Czy to szansa, zagrożenie? Jak to wygląda? Buduje się dużo. No, niewątpliwie rynek wciąż jeszcze jest w stanie przyjąć nowe obiekty. Społeczeństwo, jako społeczeństwo generalnie bogacimy się, odpoczywamy coraz więcej, świąt w kalendarzu przybywa. Na wyjazdy wakacyjne może sobie pozwolić coraz większa grupa osób, więc myślę, że jeszcze generalnie widzimy, prawda, po statystykach, że jeszcze nasycenie polskiego rynku miejscami noclegowymi nie jest tak duże jak w krajach ościennych, więc myślę, że wciąż jeszcze obiekty mogą i powinny powstawać. Tak, pas nadmorski rozbudowuje się bardzo, bardzo intensywnie. Powstają nowe obiekty. Sąsiednie Świnoujście jest w zasadzie nieustającym placem budowy. W Międzyzdrojach również się dzieje. Same Międzyzdroje to w tej chwili miejsce, w którym powstaje kilka inwestycji apartamentowych. Nie powstaje żaden hotel skategoryzowany. Inwestycje apartamentowe, które służą miastu, zwiększając liczbę odwiedzających osób. Myślę, że nie stanowią również zagrożenia dla rynku stricte hotelowego. Każdy segment znajdzie po prostu miejsce dla siebie. Są osoby, które oczekują kompleksowej usługi i te wybiorą obiekty hotelowe, mając zapewnione od przygotowanego śniadania po pościelone łóżko. Inni są bardziej samodzielni i wolą wybrać apartamenty, przygotowując sobie jakiś posiłek i sami organizując sobie czas. Goście z apartamentów są również potencjalnymi naszymi gośćmi w gastronomii, w spa, także myślę, że to jest również szansa. No, z jednej strony jakieś zagrożenie, jeśli chodzi o miejsca noclegowe, z drugiej szansa dla sprzedaży pozostałych usług. Myślę, że to się... Ma pan jakieś informacje na temat tego, ile jakby takich apartamentów czy miejsc noclegowych jest w budowie teraz? Nie potrafię w tej chwili powiedzieć. Liczby, patrząc na inwestycje, które są, no to dobre kilkaset nowych apartamentów powstanie. No to bardzo dużo. Chciałem jeszcze zapytać o współpracę z miejscowym rynkiem turystycznym, no, ponieważ jak macie gości, którzy tu przyjeżdżają na wypoczynek, jasne, jedni chcą tylko właśnie, czy patrzą na lokalizację, czyli bliskość do plaży, no tutaj po prostu się wychodzi i w zasadzie jest się na plaży i to ich interesuje, tak, plaża, hotel, no, ale są też tacy, którzy lubią aktywną jakąś turystykę i chcą coś robić. Pytanie, no wy oczywiście możecie im w pewnym zakresie jakieś atrakcje, nie wiem, przygotować, typu wypożyczalnia rowerów, tak, i sugerowane trasy turystyczne, no ale no, pewnie też turyści są zainteresowani takim one day trip, tak, gdzieś jednodniowy wypad, czy do parku, czy za polską granicę na przykład, tak, żeby tą niemiecką część wybrzeża zobaczyć. Współpracujecie z takimi lokalnymi tutaj biurami podróży akurat w tym zakresie, aby właśnie no, trochę uzupełnić swoją ofertę, żeby ona dla gościa była pełna, atrakcyjna, żeby dała mu większe możliwości wyboru podczas pobytu? Tak, oferta jest dość szeroka w tym zakresie. Oczywiście mamy pełną propozycję dla gości, którzy poszukują aktywnego wypoczynku. Może to być tylko usługa polegająca na udzieleniu informacji czy rezerwacji biletów na przejazd katamaranem po pięknym Zalewie Szczecińskim, gdzie można podziwiać przyrodę i w swojej naturalnej formie jeszcze
i czy wybrać się na wycieczkę rowerową po Wolińskim Parku Narodowym, ale również mieliśmy w ofercie i jesteśmy gotowi pomóc w załatwieniu jednodniowej wycieczki do Kopenhagi czy do Legolandu. Również sąsiednie miasta po niemieckiej stronie, wypoczynkowe kurorty, które są warte odwiedzenia i zwiedzenia, również takie wycieczki są, czy jednodniowa wycieczka do Berlina. Jest kilka mniejszych biur podróży, które prywatnych, które oferują tego typu usługi. Jesteśmy przygotowani na obsłużenie gości hotelowych również w tym zakresie. A jakie atrakcje w ogóle Międzyzdroje ma dzisiaj do zaoferowania turystom tak naprawdę? Znamy Międzyzdroje z różnej strony, to jak wiele różnych miejsc w Polsce tak naprawdę, tak jak Kołobrzeg chociażby, tak? I Międzyzdroje naprawdę są też popularnym miejscem, natomiast gdybyśmy tak w dwóch słowach też mogli naszym słuchaczom powiedzieć, z czego najbardziej znane są Międzyzdroje? Poza hotelem oczywiście, tak? Poza hotelem i poza plażą, tak. No, Międzyzdroje to festiwal gwiazd w lecie i promenada gwiazd, którą można oglądać, zresztą świeżo wyremontowana, odnowiona w nowej formie, atrakcyjna, z odciśniętymi dłońmi wielu znanych osób. Jest Międzynarodowy Dom Kultury, w którym bardzo często różne wydarzenia się dzieją, goszczą teatry, wystawy plastyczne. Jest kino z aktualnym repertuarem, jest duża oferta gastronomiczna w mieście, z której również można korzystać. Jest Woliński Park Narodowy z zagrodą żubrów, którą na pewno warto odwiedzić i zobaczyć, i małym zoo. Wiele ścieżek rowerowych, można aktywnie wypoczywać. Powstała nowa promenada na Wydmach, można odbyć dłuższy spacer, niekoniecznie chodząc po piasku. Więc form spędzenia czasu aktywnego, no i oczywiście wszystkie udogodnienia, które są w hotelu, o których już mówiliśmy, o basenie, o spa. Panie Wojciechu, no wydaje mi się, że pokrótce wyczerpujemy powoli temat naszej rozmowy na temat i tu obiektu, na temat pana, tego co pan do tej pory zrobił, ale i co przed panem, na temat miejsca, pewnego otoczenia, tak? Powiedzieliśmy sobie o pewnych inwestycjach, o tym jakiego rodzaju goście odwiedzają pana obiekt. Co dalej? Co dalej Wojciech Siemień chciałby, czy jakie ma plany na siebie, jeżeli chodzi o no, sektor hotelowy? Czy ten powrót do Warszawy chciałby pan połączyć jakby z podjęciem nowego wyzwania w branży hotelowej? No na pewno. Hotelarzem jest się, myślę, w środku, w sercu. To nie jest zawód. Wielu rzeczy można się nauczyć i trzeba się nauczyć w tej branży, ale to jest myślę ogromny sentyment do tego typu pracy. To jest praca z ludźmi i codziennie dająca nowe możliwości i stawiająca nowe wyzwania, więc na pewno będę szukać dalej aktywności w tej dziedzinie. Życzymy powodzenia, mam nadzieję, że no właśnie tak naprawdę na kwietniowej konferencji Hotel Meeting, na którą serdecznie zapraszam 15 kwietnia. No, że będzie już, tak powiem, okazja przywitać pana z, tak powiem, wręczyć identyfikator z imieniem, nazwiskiem tym samym, ale już z nowym obiektem wspaniałym w Warszawie. Że tego panu życzę. Dziękuję państwu za uwagę, za słuchanie. Moim gościem był pan Wojciech Siemień, dyrektor generalny hotelu Aurora. Tak jest. Zamyśliłem się ze względu na to, że zaczął pod koniec naszej rozmowy opowiedział pan o jakby tych atrakcjach, które Międzyzdroje mają do zaoferowania i ja już tak trochę jestem myślą, że po zakończeniu naszej rozmowy, że no chociażby tą Aleję Gwiazd, bo jak muszę odwiedzić, bo ja w tych okolicach jestem po raz pierwszy, więc stąd takie drobne zamyślenie. Natomiast jeszcze raz dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i na pewno do zobaczenia na konferencji i do usłyszenia. Dziękuję. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.